Teraz tak, rocznie sprzedaż mniej więcej średnio jest? No rocznie średnio było 500 tysięcy, ale teraz jest susza. No, no wiadomo, no to są straty. Tak, kredyty zaciągnięte na całe gospodarstwo, tak? No i z tego się utrzymuje. No i na razie to jest miesięczny dochód. No i mamy miesięczne spłaty kredytu i musimy z tym lecieć spłatę. W tej chwili no, musimy chyba to zlikwidować i upadłem w tym głosie. Spokojnie, zobaczymy, bo to ja tam wyznaczyłem jakiś tam zabity czas ministrowi na odpowiedź i mam nadzieję, że do ministra powinien sam podpisać się pod tym, a nie dyrektor, więc mam nadzieję, że minister z dyrektorem porozmawia i jednak tej upadłości nie będzie, bo to skandal jest jakby do tego doszło. Ja sobie nie wyobrażam takie rzeczy. Upadłość byłaby w stanie spowodować urzędnicy, instytucje rządowe, tak, bo to, nie państwo, bo gospodarstwo spina. Dzisiaj tak, spina się, dobrze funkcjonuje, tak? No. My też sami pisaliśmy bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale my ci państwo przekierowali tą sprawę do Departamentu Gospodarki Ziemią, ale i tą panią wysłali na urlop. Psychologia urzędnicza, to rozumiem. To natomiast gospodarstwo utrzymuje się trzy rodziny, tak? Państwo, to znaczy syn z żoną i trzeci syn, który został. To są trzy rodziny? To trzy są rodziny. Łącznie na powierzchni. No, z dzierżawą 250 hektarów. I podstawą funkcjonowania tego gospodarstwa są jednak te grunty. Tak, ponieważ na nich są budynki, a w budynkach mieszczą się. No dobrze. Zwierzęta. Ile lat już pan wydarzyliście? 22. A co się nagle stało w 18 roku, że ktoś się rozmyślił, żebyście nie dzierżawili? No właśnie nie wiemy, próbujemy dociec tego, ponieważ wszystko spełniliśmy na życzenie KOBR-u, tak jak było w umowie. Wszystko spełnialiśmy. I opinia Rady Społecznej też. I opinia Rady Społecznej była pozytywnie i KOBR był pozytywnie. Bo przyjeżdżali, była tak, oczywiście. Przyjeżdżali do nas tu na kontrolę. Kontrola wyszła pozytywnie, nie mieli żadnych zarzutów co do tej kontroli. I teraz. Zastanawiam się. Opłaty były podpłacane. Tutaj teoria by zafunkcjonowała, no bo coś jest nie tak, no bo wszystko się spina.